W poprzednim odcinku wkurzyliśmy tatę hejtera, obsmarowując mu całego skina tymi glutami. Oczywiście slime'em wysmarowaliśmy i skina, i głowę na ratuszu. Ale to nie jest wszystko, widzowie, ponieważ w dzisiejszym odcinku ja kontynuuję tą złą jakby pasę. Oczywiście dla niego, a dla nas przez Dona, ponieważ mam taki pomysł, żeby coś tam mu ukraść. On nie zasługuje totalnie na to, żeby być władcą tego Palionowa, więc ja będę mu to utrudniać, jak tylko jest to możliwe. Więc dzisiaj mam nadzieję, że z pomocą Emilii, o która tam... O, widzę, patrzcie, jaki mamy... Mam na celowniku ją, na celowniku, pyk, dobra. O, aż się schowała za narożnik, ale czekajcie, spokojnie, my tu zaraz ją i tak upolujemy. Tu biorę, rozwalam to. Tu, okej. Okay. Nie widzę jej nigdzie, ale spokojnie, widzowie. Zaraz to się zmieni. I jak tylko w nią strzelę, to zobaczy, co to znaczy moc i potęga. Dobra, idziemy w takim razie do Emilii, ponieważ ona mi będzie dzisiaj bardzo potrzebna. Ktoś będzie musiał odciągnąć uwagę taty hejtera, bo on jeszcze nie wie o tym, że ja tam jestem, więc ja tak troszkę ryzykuję tym, że ja tam się włamuję. Ale spokojnie, damy radę. To jest tutaj mój domek Dave. No to niezły domek Dave. No to ciekawe, wszyscy domki mają, a Dave nie ma. Halo! Ała. No bo ja wchodzę, mówię halo i bez żadnego przywitania, no, co to nie, ma być? Dobra, wchodzę. Niedobrze mi jest, jak to wchodzę każdym razem. Ty miałeś coś powiedzieć. Nie będę tego mówić, bo ja widziałem już TikToki, jak robili. No proszę. Nie będę tego robił. No proszę, idź tam na dół jeszcze raz, proszę. Nie będę tego robił. Proszę. Chodź. No nie, robię będę tego. Strzelał. Ty, nie rozwala się doniczka, jak w nią strzelę, a szkło się rozwala. Ej, no przestań mi psuć. No proszę. Nie będę tego mówić, bo widzowie mi ale TikTok właśnie już. Widzów. Właśnie już to zrobiłem właśnie ostatnio. Już to zrobiłem ostatnio i nie, Emilia, nie będę tego robić. Ostatni raz na pożegnanie. Nie będę tego proszę, robić. Proszę, no to chociaż dwaj powiedz. Nie będę. No weź. Nie będę tego robić. Nie daj się prosić. Będę się dawał prosić, nie będę tego robić. Ja to mówię stanowczo, nie będę tego robić, bo już widziałem TikToki, jak widzowie to szotują i ja tego nie chcę widzieć. Już mi jest źle, rozumiesz? To jest fatalny, to jest ten trend. Ta Barbie cała. Chodź tu, potrzebuję cię. Nie będę się zbliżał do tego zielonego, znaczy tego różowego domu. Ale nie jesteś, wiesz co, i teraz widzowie możecie pisać po prostu w komentarzach, nie będę. Że Szczypson niszczy w ogóle co? Odcinki. Co niszczę? No, bo co? No, bo nasz, co? Nasz... No bo nie powiedziałeś. Powiedziałem dzień dobry. Ale nie powiedziałeś innego dzień dobry. No i nie będę tego mówił. Nie będę tego mówić, bo to jest cringe. Nie będę tego no robił. No to nie jest cringe. To jest bardziej cringe'owe niż to, że Yeti mieszka w wielkim tym kiblu. W toilecie dużym. Ja nie mogę, nie wiem, co to jest w ogóle. To jest głowa Yetiego wychylająca się z kibla. Dobra, nieważne, słuchaj, ja potrzebuję dzisiaj twojej pomocy. Pomoc ta. No wiesz, to nie wiem, czy ci pomogę. Dobra, no to się bujaj. Dobra, to sobie sam dam radę. Już namyśliłaś się, przemyślałaś swoje zachowanie, już jest ci głupio? Tak, przemyślałam. Dobra, to przeprosisz? Nie. Okej. Okay. No przestań. No, czyli przepraszasz. Nie. Okej. To jest obraz tu niesamowite, co tutaj się dzieje. Dobra, wybaczam ci. Jakiej pomocy potrzebujesz? Potrzebuję, żebyś zagadała dzisiaj tatę hejtera, bo ja mam chęć mu coś ukraść. Ostatnio mu obsmarowałem, wiem, za dużo rzeczy naraz. Ale ja tak nie uważam. Ja uważam, że trzeba go męczyć. No dobra. Zagadasz go? No. Dobra. Nie wiem, zastanowię się. Kiedy? No, nie wiem. Jak powiesz hi Barbie? Nie powiem! Chodź! Idę. Nie będę tego mówić, bo mi jest głupio, ale jak czemu? O tym myślę. No nie, bo... Słuchaj, ja to powiedziałem raz dla jaj na odcinku ostatnio. I, no i co z tego? I nie wiem, z 10 TikToków widziałem, jak to ludzie poskrolowali. Ja nie chcę mieć takiej renomy. Dla mnie to wstyd. A że powiedziałeś hi Barbie? Tak, a ty nie, ty powiedziałeś hi Ken i ja już i się hi zaczęło. No i się. I. No i się zaczęło. Dobra, chodź. Idę. Dobra, i tu teraz słuchaj, sprawa. Proszę tak do mnie nie mówić. Dobra, ja nie jestem Ken. Cześć, słyszysz, on ci strzela. Ej, tak, to tak były strzały, no. Dobra, czekaj, musimy przeanalizować sprawę. Chodź tu. Mhm. Chodź tu, teraz tutaj na dół, zapraszam. Czemu my tak dziwnie przechodzimy? Co to są za w ogóle przejścia? Musisz wyjść tu. Ja tak nie umiem. Umiesz? Jak ja to zrobiłam? Jesteś niesamowita. A jak to się stało? Jesteś niesamowita. Jak ty to zrobiłeś? Wow!
Wow, jak ty to zrobiłaś? Dobra, zapraszam. Co tutaj się dzieje, stary? Zapraszam tutaj. Czekaj. Oła. Tu zapraszam. Dobra. Jesteś przygotowana? To jest moja baza. Okej. Okay. Teraz tak, ja tu przyszedłem tak, zabrać sobie podkreślenie widzialność jedną, żeby, sklepy prawda, cynamonowe. Żeby mieć... jakie sklepy cynamonowe? Ty przestań mi o jakichś lekturach tutaj gadać, bo mi jest źle, jak ja słyszę o tych sklepach. Słyszysz? Dobra. Ej, shiftuj! Nie wiem, dlaczego on tak strzela. Dobra, nieważne, słuchaj, w takim razie... Nie można podejrzeć tutaj? No dobra, no możesz podglądać, nie? Ale licz się z tym, że on cię zauważy i co wtedy? Uważaj! Strzelam do niego. Ej, czekaj, strzelam do niego. A on sobie do celu strzela! Dobra, to niech se strzela, niech se celuje. Dobra, słuchaj, sprawa jest taka, ja mam potkę na niewidzialność już w tym momencie. I teraz tak, ja wypijam tą potę. I idziemy tam, okej? Okay? Ja będę ciągle na krok od... blisko ciebie będę, bo prawdopodobnie... nie wiem, co prawdopodobnie, ale prawdopodobnie będę musiał być blisko. Ja jestem blisko i słucham, co se tam... ty masz blok jakiś? Nie. Nie masz takiego bloku jak tutaj to coś? No ty masz. Nie mam! No masz w ręce, nie, ale... No dobra, ale to tu musi być jeszcze to. Nie mam nic. To powinno być jeszcze tu. No to nie mam. No to okradłaś mnie. No, to sorry. No to wybaczam. Dobra, ja wypijam potę i idziesz tam. Idziesz, zagadujesz. Ja dobra, się w tym momencie już nie odzywam. Dobra. Ja ukradnę, co się da, dobra? Halo, Daruniu! Nie, baby, jak tam? Co ty tutaj robisz? Widzę, że ten strzelasz sobie. No. Jackson Palion Toast. Tak, to są moje cele i co do nich strzelam. Patrz to łebki, też sobie kurwę. Strzelę. Ale masz fajnego gnatka takiego różowego. Dzięki, dostałam od ciebie. No wiem, co no wiem, że tam pamiętam. W ogóle? Jak no tam nudy, nie? Się? Powiem ci tak, nudy? samemu trochę nudno, nic się tutaj nie dzieje. Mogę nawet trochę rzec, że trochę tęsknię za niektórymi, a niektórym to bym normalnie głowę rozszarpał, nie? Za kim tęsknisz w takim razie? No, trochę za synkiem, on był fajny, że my go kocham. Myślę, że do mnie celuje. No co, no Zapson był jaki był, no ale był dobrym pracownikiem, nie? No tak. No i za tobą oczywiście, nie? Serio? No tak, no oczywiście, że tak. A no, ale co tam w ogóle porabiasz? A no nic, wiesz co, cały czas szpieguję chłopaku, przynajmniej staram się, ale ciężko dobra, to wszystko w ogarnąć. W tym momencie... A coś wiesz więcej, czy na razie nic jeszcze? Co, w tym momencie idę do środka. Tak, albo żeby oni nie słyszeli, idą tu też, ani nic. Oni idzie tu, idzie tu. Czemu mają spojrzeć? Przecież tu nie ma podobno. No tak, nie ma ich, ale oni czasami tutaj przychodzą. Nie wiem, no, czy wiesz, to czy zauważyłeś. No właśnie, no to weź tak może dobra, czekajcie, co tu jest w tej skrzynce, sprawdzamy szybko. No. Więc dobra, tak, ważnego. No cały czas ich szpieguję. No i oni ogólnie, mam wrażenie, że oni próbują idziemy na górę, zmienić, idziemy dlatego, na górę, idziemy zobacz, na górę, idziemy na górę. Tam w kierunku Palion Styla. Dobra, ona ale zagaduje. Ja już tam byłam i tam nic dobra, nie ma, dobra, no nie? Ja zagaduję, dobra, robimy tutaj, prawda, teraz więc... robimy błąd. Więc... Dobra, jesteśmy w jego, jesteśmy okay. W jego tym, jak to się nazywa? Dobra, to jego... trzeba Ignata. Jak to się nazywa? No, gabinet. Strzelaj, strzelaj. Wybierz sobie Palion Zapson czy to, do kogo strzelaj? Dobra, to tosta. Dobrze, ja też będę go strzelać. Bierzemy, dlaczego oni tobie strzelają? Co tam się wyprawia? Dobra. Czekajcie. O, tu mam, ja tu nie, mam nie, ten. Nie. Ej, możemy ja tu mi i teraz patrz. Dobra, odkładam tu. Zabieramy wszystko. Płatność czynszu. Normalnie mu strzeliłem w łeb. Jaki biedny, no! Niech ma za swoje. Co to jest? Jestem ciekaw, w ogóle nie umiem. A ja a to jest to. Zielonego! To znaczy, że już się skończyło. Dobra, oni tam gadają, ja mu kradę. Dobra, wszystkiego nie udało mi się zabrać, ale okej, wychodzimy stąd, Nie podoba ci się spotkanie ze mną? Nie no, oczywiście, że mi się podoba, tylko po prostu nie mam już nabojów, wiesz o co chodzi, nie? Dobra, mamy zielone. Teraz tak, gdzie ja to mam odłożyć? Ej, czekaj, czemu idziesz do ratusza? Czekaj tutaj. Ej, bo ja zostawiłem tam amunicję. Ale co tam zostawiłeś? O nie. A, no to czekaj, to pójdźmy tam może razem. O nie, tak? No dobra, to idziemy. Dobra, muszę... Dobra, to chodźmy do ratusza, powoli bardzo. Dobra, ile mam jeszcze potki? 4 minuty, dobra, mamy sporo czasu. Czemu powoli? Git. Wiesz co, bo posłyszałam, że te schody mogą się zniszczyć i są bardzo zardzewiałe i w ogóle, trzeba je wymienić, wiesz? Dobra, ja oni muszę wchodzą, dom ja wychodzę. Oni wchodzą, ja wychodzę. Tak jest. No. Co jest? O, dobra, weź, dobra. Dobra, okej. Oni sobie tu siedzą, dobra. Ja mam, patrzcie, ile mam zielonego, widzicie to? Że to jest bogactwo nad bogactwami. Co to jest tutaj? Dlaczego tu są jakieś diamenty? Dobra, nie rozumiem tego. Dobra, oni sobie tu siedzą, co oni kombinują? To masz to? O, masz. On mi amunicję daje, o kurczę, dobra. Dzięki. Dobra. I masz na to. Dzięki. Dobra, czekajcie, musimy dać jakąś informację Milki, że musi iść już za nami.
Żebyśmy się już, że już mam wszystko, co potrzebujemy. Zabraliśmy tyle zielonego, że to jest szok. Dobra, o, schodzi na dół, zeszła na dół, zeszła na dół. Dobra, czekajcie, zejdźmy sobie też tutaj. Okej, okay, schodzimy tu, zeskakujemy, pyk. Jest, dobra, git. Ej, mogę to sobie zabrać? Nie, no, to, nie, no, nie, no, nie można tego na to zabrać. Co ty w ogóle myślisz? To jest fajne. Psst, psst. No, ja wiem, bo mój. Ej, wiesz co? To. Wydaje mi się, mam dostałam teraz olśnienie. Dzięki za to, że dostałam te rzeczy. Fajnie, bo potrzebować, ale ja nie wiem, gdzie oni są. Tak, to szukaj, daj znać jakoś potem. Dobra? No, pa, pa. Się, Darek. Pa. Tutaj, Emilio, tu, do tego domku. Do tego domku, tu. Dobrze, dobrze idziesz. Tak, tu. Dobra, patrz ile zabrałem, To jest, ja jestem, no tu jestem, na łóżku stoję w narożniku. Zobacz do beczki chowam. O, tutaj jest moje zielone. Twoje zielone? Tak, ja mu dałam 300 zielonego ostatnio. No to dobra, no to sobie zabierz te 300, nie? Ale patrz ile ukradłem mu, to jest jeszcze nie wszystko, on tam wyśle ma tego zielonego? To serio? Jest niesamowite, ma bardzo dużo, ale to trzeba gdzieś schować, to nie może tutaj zostać. Więc ja to biorę. Tak, i teraz tak, słuchaj, wracamy z powrotem na Palionowo. Dawaj, musimy. Dobra, wyjdźmy normalnie i lećmy tunelem, do tunelu. Gdzie ty jesteś? Czekaj, bo mi się zbugował Minecraft. Co ci się zbugował Minecraft? Za dużo zielonego masz? Tak, za dużo zielonego, jak to zobaczyłam, to po prostu zemdlałam. Dobra, a czekaj, to cię przepycham cię. Zaniosę cię. No dzięki. Jak ci idzie, jak nam idzie? Zobaczysz średnio, tak, tak średnio. Bo nie przesuwam się. Stawiasz opór. Okej, dobra, naprawiłam się. Udało się. Dobra, chodź. Okay. Chodź, ale uważaj, dobra, bo mi się za niedługo po to skończy. Ma dwie minuty niecałe już. Znaczy, wszystko troszkę ponad lekko. Strzela cały czas. Dobra, dawaj, damy radę. Idziemy do tego tunelu? Do tunelu, tak, jak najbardziej. Twojego czy mojego? Twojego, bo jest krócej już stamtąd. Łatwiej przejść. Dobrze. Jest bliżej, no. Ale dobra, mam zielone, to jest najważniejsze. Okradliśmy go i teraz jesteśmy tak naprawdę bogaci. Dobra, Emilia, ja mam do ciebie bardzo ważne pytanie. Na co przeznaczysz zarobione ciężko pieniądze? Na mnie. Dziękuję, na mnie. To jest bardzo miłe z twojej strony. Obiecuję wykorzystać wszystko, co zdobyliśmy. Wspaniale. Ale słuchaj. Co? Kupię ci lizaka. Chcesz? Aha. Dzięki. Git, dobry deal? No oczywiście, tak jest zawsze, nie? No, dobra. Co tak jest zawsze? A no nic, no. Musimy zachować ten skarb, stary. A, chcesz zaznaczymy? No nie, no tak, żeby nikt nie wiedział, bo jakby... Czemu nie jak taki, taka piracka przygoda fajna by była? Będzie, stary. Co, nie... Będzie przypał, jak się ktoś o tym dowie, więc ja uważam, że nie możemy o tym nikomu mówić. No dobra, ale ja chciałem razem z Dave'em kupić nowy samolot. No dobra, to poczekaj, aż Dave wróci w takim razie z wakacji, ale chodzi o to, żebyś nie mówił tego ani Palionowi, albo ani Yetiemu, ani Bzykowi, bo... Dobra, a ty komuś powiesz? Nie, obiecuję, że nikomu nie powiem. Nie wierzę to ci. To jest nasza tajemnica, Ken. Nie mów do mnie, Ken! Dobra, oddaj te 300 za karę. No nie! Dobra, będę strzelał. Oddaj pieniądze, albo powiedz, że nie jestem Ken. No ale... Ale jesteś. Nie rób tego, proszę, wiesz, że jestem słaba. Ile masz serduszek? Nie mam 4,5, więc zginę, jak mnie uderzysz. Proszę cię, nie rób tego. Nie. Ale spokojnie, my jeszcze nie skończyliśmy rozmawiać. Czemu ty uciekasz ode mnie? Strzela tu do ciebie? Tak, ty. Między innymi. Nie rób tego! Myślałem, że ci się zregenerowało życie. Ale dobra, o jesteś. Dobra. Dzięki. Słuchaj. No. W nagrodę za twoje poświęcenie. Zabrałaś 3 staki, tu masz jeszcze jeden stak dla ciebie. I teraz trzeba to gdzieś zakopać. Czekaj, masz skrzynkę jakąś? Wiem, ten shulker box. Tak go nie używasz. No i mi go zajmą, no kurde. On i tak jest pusty. No i co z tego, to jest mój shulker. Dobra, gdzie zakopiemy? Nie wiem. To musi być mocne miejsce. Myślę, pod jakimś drzewem. Pod drzewem? No. Ale tutaj, patrz, to drzewo. No ale tu Dave się będzie budować, jeszcze on tu znajdzie. A, masz rację. No nie, to musi być. To musi być jakieś inne miejsce. Czekaj, chodź tutaj. Patrz. Idę. Mam pomysł. Tu za moim domem. O, wiem! Zakopiemy to w idealnym miejscu. Jakiś komar mi tu lata. Nie wiem, o co chodzi. Nelu. Dobra, patrz, robimy tak. Tu. Pyk. Widzisz to? Okej. To jest dobre? Tak. To jest bardzo dobre, nie? To odkładam tu całe zielone, które mam.
I teraz tak, ja słuchaj, jesteś nie, możesz sobie zatrzymać jak chcesz. Jesteś jedyną osobą, która wie o tym, że tu jest to całe zielone. Jeżeli ono zniknie, będziesz miała kłopoty. Nie, ale, będziesz miała kłopoty. Tak, to... Okej, okay, dobra, ja zamykam. Wiesz, kto cię dojedzie? Ja... Giga Sraczuszka cię dojedzie. Nie. Rozumiesz? Pokazać ci, co potrafi? Nie, ja już wiem, co nam potrafi. Ała, no nie rób mi tak. Słuchaj, nie wiem, czy zrozumiałaś pierwszy przekaz, który został... Tak, zrozumiałam wszystkie twoje przekazy. Nie rób tego, bo ja umrę, jak to zrobisz. Nie rób tego, proszę, umrzesz? Nie. A co? Dobra, sprawdźmy. Nie. Faktycznie. Ej, dobra! Ja zawsze ci mówię prawdę. Jesteś bardzo prawdomówna, dziękuję ci za twoją szczerość. No super!